wszystkim. Muszę pogratulować zespołu z Gdyni. Zagrali dobre zawody, walczyli, starali się. No, chociaż oni cały czas tak u siebie, to znaczy u siebie to wyjątkowo grają z dużą energią. I tak patrząc na statystyki, to nie wygląda, że było momentami aż taka różnica. No, niestety w takich decydujących momentach oni byli lepsi, a trafiali takie rzuty, gdzie już niby coś dzieje się po naszej stronie i w ostatnich sekundach, nie wiem, chyba 3 czy 4 rzuty za 3, takie no dobijające można nazwać. Bardzo słaby procent u nas w ogóle po pierwszej połowie i na całym meczu my widzieliśmy, że będziemy mieli wolne pozycje z dystansu, no niestety nasze shootery dzisiaj nie zaprezentowali się z dobrej strony, nie trafiali wolne. To nam dużo kosztowało i taka pozytywna rzecz na koniec, no, po ostatnim tak tragicznym meczu z ZTS, ja chociaż widziałem w chłopakach, że oni chcą i walczą, a jeżeli tak w tym kierunku dalej, myślę, że odbudujemy się i pokażemy inną jakość w następnych meczach. Dziękuję. Przegraliśmy 4. mecz z rzędu. Trener mówi, że zaprezentowaliśmy się trochę lepiej, ale co z tego, jak kolejny mecz przegraliśmy. Musimy ciężko pracować, skupić się na sobie, poprawić obronę i wyjść na następny mecz z myślą taką, że tylko ratuje nas zwycięstwo. Musimy zacząć wygrywać, żeby przede wszystkim zakwalifikować się do playoffów i żeby walczyć o jakąś pozycję wyjściową w tych playoffach, więc nie mamy czasu do stracenia, musimy zacząć wygrywać. Dobry wieczór. Oczywiście chciałbym naprawdę podziękować kibicom, może tym razem na początku, za doping, który mieliśmy przez cały mecz. To jest coś, co nam naprawdę pomaga w tej hali i co nas motywuje do dodatkowego wysiłku, który jest potrzebny w takich meczach jak był dzisiejszy, gdzie gramy z naprawdę dobrym zespołem przeciw zawodnikom, który, tak jak mówiłem już wcześniej, gra po różnych kadrach i cieszę się bardzo, że stanęliśmy na wysokości zadania. Zagraliśmy w pierwszej, drugiej, trzeciej kwarcie bardzo dobrą obronę. Zrobiliśmy parę błędów w zbiórkach w pierwszej połowie, natomiast w czwartym kwarcie trochę za miękko zagraliśmy w obronie i pozwoliliśmy przeciwnikowi zbliżyć się, ale cieszy kolejny raz fakt, że wytrzymaliśmy psychicznie i nie pękliśmy w końcówce i takie zwycięstwo przeciw zespołowi, jak jest Trefal, cieszy oczywiście podwójne i nie mam co innego powiedzieć po prostu niż gratulacje dla zawodniku ASECO Gdynia, który po raz kolejny wywalczyli to zwycięstwo. Dziękuję. Dzień dobry. Myślę, że to tempo tego meczu spowodowało to, że w drugiej połowie mieliśmy odrobinę bardziej otwarte pozycje, co jakby umożliwiło nam oddawanie trochę lepszych rzutów, bo w pierwszej połowie Trelf naprawdę bardzo dobrze bronił, niski wynik do przerwy i tych rzutów nie dość, że było mało, to jeszcze były niecelne. No ale tak jak mówię, no jeżeli Ovidius tam się spustoszenie pod koszem, to zawsze drużyny jakoś tam próbują się dostosować i też dodatkowo wtedy luźniej robi się na obwodzie.